cieszę się z tego, że mogę żyć z czegoś, co kocham. Jeżeli się wykonuje swój zawód, na którym się zarabia jakieś tam pieniądze i się kocha go, no to jest pełnia szczęścia. Teatr przez to, że realizuje swoją pasję przez całe życie, ale może w związku z tym, że człowiek masz troszkę lat więcej, zaczynam wracać do korzeni i zastanawiać się, dlaczego tak to się stało. Spotkanie dziś poświęcone jest sztuce aktorskiej, ponieważ zdarzyło się tak, iż mamy z pochodzącego z Wąchocka aktora, reżysera. Cała przygoda z teatrem i w ogóle z byciem w teatrze zaczęła się od tego miejsca, o tu. A dosłownie stałem tu. W tym miejscu, ponieważ z okazji tego, że szkoła otrzymała nazwę imienia bohaterów Powstania Styczniowego, w tym miejscu zorganizowana była impreza. Był taki spektakl, składanka z różnych tekstów dotyczących powstania styczniowego. I otóż miałem kostium na sobie, wielką czapę. Mimo to, że mam tak dużą głowę, to ta czapa była za duża i musiałem sobie zapałki włożyć z tyłu, żeby nie spadła. I pamiętam dwa słowa z tego spotkania, z tego spektaklu. Miałem przejść wzdłuż stojących żołnierzy, potem się odwrócić do sali i powiedzieć: wasi przegrali. No i wasi przegrali, to był początek zawodowego bycia na scenie, jeszcze wtedy bez kasy, ale potem tak to pomału szło. I taki sobie, pomyślałem sobie, bo w takim momencie się człowiek zastanawia, od czego to się zaczęło, co spowodowało, że, bo takie pytania padają, a co spowodowało, że zachciałem się być aktorem, prawda? Bo to jest taki wybór na całe życie praktycznie. Bycie aktorem to nie jest tylko zachcianka chwilowa, bo od tego są teatry amatorskie, ludzie robią inne rzeczy, a raz na jakiś czas spotykają się po to, żeby sobie zrobić przyjemność i wystąpić. Ten teatr cały czas jest taki gdzieś na granicy miłości i nienawiści, ale tak wypełnia, tak pochłania. To jest taka forma pasji, która pożera, a jednocześnie mówi: chodź do mnie, chodź, jestem tylko twoja, chodź. I nikogo poza mną nie ma. Więc coś takiego jest w tym teatrze niesamowitego, pociągającego, że on właściwie staje się częścią ja. Właściwie teatr jest wszędzie, tak naprawdę jest wszędzie. Teatr prawdziwy, mówią, zaczął się od tego, że była grupa ludzi związanych ze sobą i ktoś z niej wyszedł, odwrócił się i zaczął ciekawie mówić, a reszta zaczęła go słuchać. Taki pierwotny teatr. Ten pierwotny teatr się pojawiał u nas w całym naszym życiu. Teatr właściwie zaczął się od tego u mnie, że taki prawdziwy teatr, taka potrzeba wykonywania tego zawodu, kiedy zobaczyłem teatr pusty, całkowicie pusty. Kiedy nasz profesor od scen klasycznych zaprowadził nas do Teatru Polskiego, który był i jest do dzisiaj jedną z największych, jeżeli chodzi o kubaturę, o powierzchnię sceny, o ilość widowni, ludzi na widowni, teatrów w Polsce. Ale to był poniedziałek. Dzień techniczny w teatrze, nie było spektaklu, widownia była pusta, scena była pusta, paliła się tylko mała żarówka i myśmy weszli, tam 8 osób chyba, i stanęliśmy przed taką czarną otchłanią, taką czeluścią. Pusty teatr z jedną żaróweczką i wtedy zaczęła się magia. Nagle poczułem, że to jest żywe stworzenie. Ta ciemność, ta czeluść nie jest tylko tym, że nie ma światła, że nie ma nikogo. To jest coś, co żyje, coś, co mówi: no i co? Co ty na to? Pasuje ci to? Wejdziesz tu? Zostaniesz tu na tej scenie? Całe późniejsze życie polega na tym, żeby znaleźć teatr w sobie, a może mniej siebie w teatrze. A kiedy wyczytałem przy okazji jeszcze wspaniałe powiedzenie Wyspiańskiego: teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, to wtedy mi się to skojarzyło. Ten teatr ogromny, ta wielka przestrzeń, która czeka, która wzywa i która stawia pytania. A w teatrze jest tak, że jeżeli ktoś nie ma w sobie tej pasji, tej potrzeby, zmiany wewnętrznej, ciągłej pracy nad sobą, nie zasypania gorzej w powiele, nie odpuszczania, jak to się mówi, tylko cały czas szukania czegoś nowego, jakichś nowych wrażeń, nowych natchnień, to wtedy się rozwija, to wtedy jest twórczy. I ta twórczość, to dawanie ludziom, może wraca, nie zawsze, ale wraca. W każdej aktywności życiowej, a ja mówię o teatrze, bo dla mnie to jest jakby życie, dawanie jest najpiękniejsze.
My z moim kolegą, z moim wspólnikiem, jak kończymy spektakl, to mówimy dziękuję Państwu, że Państwo przyszli. Oczywiście nie chodzi o te honoraria, ale to ludzie się śmieją, no bo myślą, że oczywiście, że chodzi, ale to nie do końca jest tak. Ale wychodzą z naszego teatru zadowoleni. I w naszych trudnych czasach, no nie, umówmy się, są niełatwe, gdzie ludzie są poróżnieni, bardzo, taki teatr, i patrzymy, widzimy to. Nasz teatr jest teatrem komediowym, jest teatrem dla wszystkim, teatrem, w którym się odkłada oręż przed wejściem, jakikolwiek oręż, do szatni się wiesza i się na tej scenie przez te 2 godziny jest wspólnota. I patrzymy z takim naprawdę gorącym sercem na tych ludzi, którzy, a wiemy, bo znamy ich wielu, którzy w życiu prywatnym się nie cierpią, nienawidzą, bo są, nie wiem, sąsiadami, którzy się nie lubią, albo są z różnych opcji politycznych, tak dalej, i tak dalej. Ale w tym teatrze o tym na chwilę zapominają. Najchętniej odwiedzanym teatrem we Wrocławiu, Wrocławski Teatr Komedia, ma już 20, prawie 2 lata. I przez te lata, oczywiście początki były trudne, wyrobiliśmy w ludziach taką potrzebę właśnie, no pójścia na spektakl, ale taką potrzebę, żeby się wyłączyć z tego świata na chwilę. Dla własnego dobra i dla własnego psychicznego zdrowia. A my jesteśmy po to, żeby to dawać. No oczywiście, ja też na tym zarabiałem, no ale wykonuję pracę, prawda? Natomiast najciekawsze jest to, że ta praca, i to wszyscy od nas, artyści, którzy u nas występują, podkreślają, że tak piękne jest to, że się patrzy na ludzi, którzy wychodzą rozbawieni, uśmiechnięci, którzy jeszcze wychodzą z teatru, sobie nucą jakąś muzyczkę końcową, albo powtarzają niektóre kwestie, które usłyszeli. Więc to jest piękne, że oni wychodzą jeszcze jakiś czas z takiego rozpędu, zanim wejdą w tę pospolitość, która skrzeczy, która włazi w usta, nosy i uszy, jak to się mówi. Zanim wejdą w ten świat, to mają te chwile dla siebie. Ja jestem człowiekiem teatru generalnie. Tam serial i to, że ludzie mnie tam w Polsce mniej czy bardziej rozpoznają, pierwsza miłość, tak? Nie będę wyważał otwartych drzwi, żyjemy na świecie, który się opiera w tej chwili na szybkim montażu, na telewizji, na obrazach, na ilości tam mnóstwa, ilości stacji telewizyjnych i tak dalej. Więc to jest jasne, natomiast filozofia podejścia do zawodu się zmieniła.